Firma EcoWiatr Bis, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości, są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr Bis technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr Bis oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawów montowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Karolina Morawka, witam serdecznie i zapraszam na nasz serwis informacyjny. Dziś zobaczą Państwo komentarz rzecznika Sądu Okręgowego w Sieradzu. Zakończenie remontu skrzyżowania na ulicy Targowej. 20-lecie Towarzystwa Trzeźwości Przyjaźń. Ferie w powiecie łaskim. Ferie z mundurem. Pierwsze opady śniegu w regionie. Dobra forma w Biurze Wystaw Artystycznych. Konferencja posłanki Joanny Lichockiej.
Poznaliśmy już termin pierwszej rozprawy prezydenta Sieradza Pawła O. O planowanych mediacjach w tej sprawie rozmawialiśmy z rzecznikiem Sądu Okręgowego w Sieradzu Jackiem Klękiem. Prezydent Sieradza Paweł O. jest oskarżony o spowodowanie wypadku komunikacyjnego i oddalenie się z miejsca zdarzenia. Prezydent nie przyznaje się do winy. Pierwsza rozprawa zaplanowana jest 27 lutego 2020 roku na godzinę 10. Obrońca oskarżonego złożył wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. To jest forma ugodowego zakończenia postępowania, przy czym po pierwsze sąd ma swobodę decyzji, jeżeli chodzi o skierowanie sprawy do mediacji. Postępowanie mediacyjne jest postępowaniem bezstronnym, dobrowolnym i poufnym, ale to sąd podejmuje ostateczną decyzję, czy w danej konkretnej sprawie są podstawy do skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego. Chodzi przede wszystkim o postawę procesową poszczególnych stron. W przypadku skierowania sprawy do mediacji strony mogą zawrzeć porozumienie, które pozwoli im na zawarcie ugody finalizującej postępowanie. Ta ugoda ma przełożenie na wymiar kary, która ewentualnie w sprawie może być wymierzona sprawcy przestępstwa. O fakcie złożenia wniosku przez obrońcę oskarżonego została poinformowana pokrzywdzona. Pokrzywdzona ma możliwość wypowiedzenia się, czy życzy sobie skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego. Może to uczynić bezpośrednio na rozprawie, czyli 27 lutego. Jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona, dopiero wówczas sąd podejmie decyzję, czy rzeczywiście skieruje sprawę do postępowania mediacyjnego. Sprawa dotyczy zdarzenia komunikacyjnego, wypadku komunikacyjnego. W związku z tym można ewentualnie przyjąć, że ważny interes prywatny tylko i wyłącznie mógłby decydować o wyłączeniu jawności, ale tutaj decyzję będzie podejmował sąd orzekający w dniu rozprawy, o ile oczywiście jakikolwiek wniosek w tym przedmiocie zostanie złożony. W tym tygodniu ma się zakończyć jedna z inwestycji na terenie Sieradza. Ulica Targowa jest już przejezdna. Pozostały jeszcze drobne prace na ulicy Księdza Leśniewskiego. O zakresie wykonanych robót opowiedział wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak. Dobiega końca remont skrzyżowania ulicy Targowej, Księdza Leśniewskiego i Kosynierów w Sieradzu, które było wyłączone z ruchu od początku listopada. Inwestycja polegała na budowie kanału deszczowego. Ruch w tym miejscu został już upłynniony. Te wszystkie niedogodności, które mieli mieszkańcy przez te kilka miesięcy, się skończyły. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować mieszkańcom za cierpliwość, ale ta inwestycja musiała być wykonana. Przypomnę, że robiliśmy tu bardzo ważną rzecz, czyli dokonywaliśmy odwodnienia tej części miasta, czyli Powstańców Warszawy i ulicy Wyzwolenia 1918 roku. W tej chwili już będziemy mogli projektować te osiedla na nowo i projektować odwodnienie, projektować parkingi. Inwestycja kosztowała 1 600 000, ale była bardzo potrzebna. Do tej pory też część wód opadowych była wpięta do kanalizacji sanitarnej, co teraz zostało zmienione. Jest nowa nakładka, chodnik, też część nakładki, znaczy tak naprawdę nowej drogi na ulicy Kosyniera. Myślę, że z czasem, może w przyszłym roku, dokończymy tą ulicę Kosyniera, bo też to jest potrzebne. Tam bardzo dużo mieszkańców jeździ w stronę krakowskiego przedmieścia. Także myślę, że bardzo potrzebna inwestycja i dobrze, że się zakończyła, bo jak Państwo pamiętacie z poprzednich naszych wywiadów, było bardzo dużo kolizji w ziemi, było dużo kłopotów, ale wszystko skończyło się dobrze. I myślę, że jeszcze tydzień czasu, bo tutaj stoimy koło ulicy Leśniewskiego, która jest zamknięta, ale do końca tygodnia wykonawca zobowiązał się, że to zakończy i myślę, że już od 1 lutego będziemy mogli jeździć tutaj, tym terenem, a my będziemy mogli już projektować tę część miasta i wprowadzać takie udogodnienia, żeby mieszkańcom tutaj się żyło lepiej. Towarzystwo Trzeźwości Przyjaźń, które pomaga osobom uzależnionym od alkoholu, obchodziło 20. rocznicę działalności, więc była to wyjątkowa okazja do świętowania. Mieszkańcy województwa licznie przybyli do Sieradza i pokazali, że można pokonać słabości i wspólnie więcej zdziałać oraz dobrze bawić się bez alkoholu.
Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości Przyjaźń świętuje swoje 20-lecie. Za oficjalną datę powstania uznaje się 11 grudnia 1999 roku, a powołali je do życia Henryk Biernacki, Andrzej Juchner i Krzysztof Piotrowski. Przy okazji balu mieliśmy okazję poznać początki działalności stowarzyszenia. Będąc z kolegą Henkiem i z Andrzejem we trójkę, przyszedł nam taki pomysł, żeby może założyć jakieś stowarzyszenie trzeźwościowe w Sieradzu. Spotykaliśmy się na początku na Polnej w MOPS-ie, bo lokal żeśmy dostali dopiero chyba po roku czy po dwóch istnienia. Początki były trudne, ale najradośniejsze bym z perspektywy czasu powiedział. Wszystko, co się zaczyna w bólach, rodzi się, sprawia wielką satysfakcję. Bawić się potrafimy na trzeźwo, a dzisiaj jest nasze święto. To jest święto nie tylko nasze, klubowiczów, STT Przyjaźń, ale myślę, że także miasta Sieradza, bo jest to klub, który ma jakieś tam tradycje, 20 lat będąc tutaj w Sieradzu. Cieszymy się z tej uroczystości, że doczekaliśmy tej 20. rocznicy. Klub działa bardzo prężnie. Są u nas grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, dla współuzależnionych, przyjmuje psycholog, czyli podstawy do tego, że dla tych ludzi, co przestają pić i chcą coś w swoim życiu osiągnąć. 20-lecie przyjaźni świętowało kilkaset osób, członków zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz ich rodzin, m.in. z Sieradza, Wielunia, Łasku, z Duńskiej Woli, Kalisza i Łodzi. Praktycznie co roku tu jesteśmy w Sieradzu, przyjaźnimy się i dlatego tu jesteśmy. Nasze Stowarzyszenie Studentów Klubu Wola działa na takich praktycznie samych zasadach jak w Sieradzu. Spotykamy się, robimy też tak samo bale, różne zabawy integracyjne, wyjazdy. Moda na trzeźwienie jest. Nie ma takiego czegoś, że gdzieś z ukrycia działamy. Myślę, że tutaj żadnego wstydu nie ma. Jesteśmy, wychodzimy na zewnątrz do ludzi, ludzie nas doceniają. Już od dwóch dekad towarzystwo pomaga i wspiera osoby dotknięte problemem alkoholowym. Od 20 lat staramy się wspierać tą inicjatywę, tym bardziej, że szacunek dla tych ludzi, że potrafią wytrwać w tych swoich postanowieniach. To ważne też, że ta organizacja w ogóle działa na terenie powiatu. Że są tacy ludzie, którzy chcą działać, że tworzą właśnie taki kolektyw, który no, w jakiś sposób pomaga innym, którzy chcą wyjść z tego nałogu. Bal jest nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji, ale także do wymiany doświadczeń. W ostatnich latach, dwóch, trzech latach, tu się bardzo dużo osób zgłasza. Bardzo. W tamtym roku, w 2019, można powiedzieć, że zostało chyba 5 osób na 75. Czyli jaka to jest różnica? Ludzie przychodzą, podejrzewam, że myślą, że jakąś tabletkę dostaną i przestaną pić i będzie wszystko w rodzinie, w domu, jak najbardziej pięknie. No niestety. Dużo ludzi obiecują, ale jest tak, że ludzie wracają po roku, po dwóch i mówią wtedy, szkoda, że nie zostali, bo stracili w ciągu tego roku jeszcze więcej, co mogli stracić. Jeżeli ktoś ma problem, czy to w rodzinie, czy swój osobisty, to bardzo polecam do klubu, czy na grupę AO-wską, czy cokolwiek, żeby robić. Ja z perspektywy czasu nie piję 24 lata, no nie, można powiedzieć, że życie tamto, a to nie ma co porównywać. Można spędzać wspólnie czas, gdzieś jeździć razem na ryby, nie wiem, na wycieczki, na wszystko. Jak byłem czynnym alkoholikiem pijącym, no to tego nie było. Żona się martwiła, żebym był ewentualnie w domu, czy tam coś takiego. Nie mówiąc o wspólnych wyjazdach, czy tam w ogóle o czymśkolwiek. Z okazji 20-lecia było wiele podziękowań, upominków i życzeń na kolejne lata działalności. Już blady świt, węgle porannej świeci, cygańska pieśń jak tak po niebie leci, a pośród drzew miłości i śpiew rozpala w żyłach naszy krew. A ty cyganko, zieloną czy z wyrazówki jasy, zabrałaś serce Lea, ty cyganko, na zbóż mam moi gras, kody zielone oczy masz. A ty cyganko,
zielone oczy beatyckie jasy. Zabrała serce mea, cyganko, na swój sam moi grasz, skąd te zielone oczy masz. I uwaga, uwaga, moi kochani, tym razem wszystkie prawdziwe cyganki piszą! Ale tej sali tutaj dużo ich jest, a więc jeszcze raz wszystkie prawdziwe cyganki. Osoby, które są świadome własnego problemu alkoholowego i szukają pomocy, mogą udać się do STT Przyjaźń, który ma swoją siedzibę w bloku przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 12. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.30 do 20.00. Odbierzesz żyć krankie, obce kraje, to jednak musisz uznać to dwa. Że powrotnie jeszcze większy urok mają, gdy człowiek tęskni do bliskich spraw. Te ściany z piękną okór dobrze wiesz, lecz najlepiej zawsze w domu jest. Bo przecież wiesz, że własny kąt, Ewiwa jest pana. Lecz przebyś i wyszedł stąd, Ewiwa jest pana. Masz więcej słońca, każdy dół, Ewiwa jest pana. Nie mówi więcej do mojej. Mamy ranek, informacji szum. Zdrady na uszach, wartości swej. Byli świadomy, świadomy, że tej. Moi koledzy, ułaśnikami ze mną się. Bo to by siłą. Każdy komatów jest. Moi koledzy, serwisik najlepsi. 13 piętro, już tu w szklanych chwili. Słuchaj zachodzi, mija kolejny dzień. A pomyśl ci, dobrze zabawić się. Moi koledzy, panią na sąsiedzi. Podczas ferii zimowych towarzyszyliśmy dzieciom i młodzieży podczas ciekawych zajęć. Ci, którzy z nich skorzystali, z pewnością nie żałują. Podglądaliśmy zmagania na łaskiej pływalni, gdzie atrakcji nie brakowało. Ciekawą propozycję przygotowała też Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia. W okresie ferii zimowych Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zachęcało dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu. Tradycyjnie oferowano bezpłatne wejścia na pływalnie. Pomysł ten cieszył się dużym zainteresowaniem, a dzieci chętnie przybywały na basen i brały udział we wspólnej zabawie. Staramy się wyjść przede wszystkim z ofertą na basenie, gdyż basen zawsze był i będzie najlepszą alternatywą dla niekorzystnych warunków atmosferycznych za oknem. Staramy się również w tym czasie uatrakcyjnić pobyt wszystkich osób na basenie. I między innymi w tym roku przygotowaliśmy bardzo profesjonalny wodny tor przeszkód. Myślę, że przyniósł on przede wszystkim dużo uśmiechu, dobrej zabawy, ale jednocześnie można było sprawdzić swoje umiejętności pływackie, jak również właściwie przede wszystkim sprawność fizyczną, a głównie tutaj chodzi o takie cechy motoryczne jak zwinność, siła czy koordynacja ruchowa. Jak co roku nie mogło zabraknąć wydarzenia sportowego, feryjne zawody o słodkie nagrody, które na stałe wpisało się już w kalendarz imprez feryjnych. W zmaganiach wzięło udział kilkudziesięciu młodych uczestników z Łasku i okolic. Dziewczynki i chłopcy przy dopingu swoich najbliższych walczyli o miejsca na podium. Nic nie było w stanie zakłócić miłej i wesołej atmosfery. Młodzi amatorzy pływania podzielili się z nami swoimi wrażeniami z konkursu. Bardzo jest fajnie. A co jest fajnego? Bo że się pływa i to jest dużo zabawy w tym. A lubisz pływać? Tak. A dlaczego lubisz pływać? Bo wtedy jak mam dużo energii, to zawsze się chcę sobie popływać. I dla mnie po prostu to jest fajne. A dlaczego, powiedz, dlaczego lubisz pływać? Bo jest fajnie. Często chodzisz na basen? Tak, w poniedziałki i we czwartki. A co sądzisz o tych dzisiejszych zawodach? Że są fajne, po prostu jest zabawa dla dzieci.
i ciekawy czas na spędzenie na pewno ferii. Tak. Feryjne zawody o słodkie nagrody to dobra okazja, by dzieci spędzały czas w sposób aktywny i zdrowy. Promowanie wśród młodych takiego stylu życia jest niezwykle ważne. Najmłodsi zawodnicy startowali na dystansie 25 metrów, natomiast starsze roczniki na dystansie 50 metrów w stylu dowolnym. Jak Wam się podoba na tych dzisiejszych zawodach? No dobrze, mi się podoba. A Tobie? Też spoko jest. A jak Wam się pływało? My jeszcze nie pływałyśmy, zaraz będzie nasz rocznik. Czyli już nie pierwszy raz tu jesteście na tych zawodach? Nie wiem, już chyba 10., 12. moje zawody. Czyli uważasz, że warto tu brać udział? No, pan mi obiecał, że jeżeli teraz będę miała dobry czas, to że na przykład do sekcji wejdę. A tak długo czekam już na tą sekcję, już ponad 2 lata. Jak myślisz, dlaczego właśnie pływanie jest ważne? Ćwiczenie jest w ogóle ważne. Dzięki temu możemy na przykład dłużej żyć. Jest to, najważniejsze jest to, że jest zdrowe. Kondycja. Powiedz, czy lubisz pływać w ogóle? Bardzo lubię. Dlaczego? Jest to jeden z moich ulubionych sportów. Fajnie pływać. Pewnie już nie pierwszy raz bierzesz udział w tych zawodach. Tak. I co o nich sądzisz? Są fajne. Dużo osób pływa. Fajnie. A dlaczego uważasz, pływanie jest ważne? Tak. Organizatorzy konkursu przygotowali słodkie upominki dla wszystkich uczestników, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. Dzieci i młodzież miały także okazję wziąć udział w feriach z powiatem łaskim. Przez jeden dzień czekała na nich moc atrakcji w postaci dmuchanych zjeżdżalni i placów zabaw. Mamy dzisiaj moc atrakcji dla naszych dzieci w Łasku. Mamy tutaj, jak widać, 4 atrakcje dmuchane. Prezentują się również kluby sportowe z Łasku, które mogą się dzięki temu dniu promować, także dzieci mogą zapoznać się z ofertą programową naszych klubów sportowych. Cieszę się, że taki dzień w Łasku mógł się odbyć, że się odbywa. Jak widzimy, zainteresowanie jest bardzo duże. Myślimy, że w przyszłości będziemy podążać tutaj tym tropem, tym krokiem i myślę, że naprawdę jest to bardzo atrakcyjna impreza dla naszych dzieci, dla naszych najmłodszych. Z proponowanych atrakcji skorzystało wiele dzieci, które na pewno dzięki temu będą miło wspominać aktywnie spędzony czas. Liczne atrakcje podczas trwania ferii zimowych przygotowała 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia. W ramach ogólnopolskiej akcji Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej Polskiej jednostka wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu zorganizowały spotkania, podczas których młodzież dowiedziała się o aspektach służby wojskowej i życiu codziennym żołnierzy. Akcja ma na celu przybliżenie służby wojskowej, zakresu tej służby, różnych form, jak również pokazanie młodzieży, że jest to piękny, wspaniały zawód, dobrze płatny, a jednostki dowództwa garnizonu Warszawa, specjalistów z różnych dziedzin potrzebują. Prezentujemy przede wszystkim różne aspekty służby wojskowej, różne formy, które w tej chwili w Wojsku Polskim obowiązują. To czy Narodowe Siły Rezerwowe, Wojska Obrony Terytorialnej, ale przede wszystkim zawodową służbę wojskową, szkolnictwo wojskowe. Prezentujemy sprzęt, wyposażenie żołnierzy, takie indywidualne, podstawowe. Jest to jedna z form dla młodzieży, oczywiście spędzenia czasu wolnego, bo na pewno wizyta w jednostce, zobaczenie sprzętu, obejrzenie tego wszystkiego, symulatora Śnieżnik, tak, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, ale sprzętu wojskowego, spotkania z żołnierzami, w jaki sposób uatrakcyjnią ferie zimowe. Kolejną propozycją na ferie był Dzień Otwartych Koszar. Podczas wizyty w brygadzie dzieci i młodzież mogły obejrzeć sprzęt wojskowy, wyposażenie żołnierza czy zapoznać się z nowoczesnym systemem teleinformatycznym. Bardzo się cieszymy, że dzieciom i młodzieży przede wszystkim zechciało się wstać wcześniej i odwiedzić nas tutaj w brygadzie. Dziękujemy za te frekwencje. Dziękujemy za obecność 16 i 23 stycznia, bo przypomnę, wtedy spotykaliśmy się z młodzieżą w Bibliotece Powiatowej. Tam żołnierze i przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień opowiadali o służbie żołnierza i o wizerunku współczesnych sił zbrojnych. Chcemy zachęcić młodzież, być może której z nich się zdecyduje, żeby wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Nie ukrywam, że
Nasze zaproszenie adresowaliśmy głównie do uczniów klas średnich, którzy właśnie stoją przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, tego co będą w przyszłości robić. Może trafią tutaj. W jednostce można było także zobaczyć salę tradycji oraz posłuchać o historii i tradycjach brygady. Przygotowano również prezentację wyposażenia medycznego, a dzieci ćwiczyły na fantomie udzielanie pierwszej pomocy. Niewątpliwie największą atrakcją była możliwość skorzystania ze strzelnicy. Goście sprawdzili swoje umiejętności strzeleckie na symulatorze Śnieżnik. Uczestnicy opowiedzieli nam o wrażeniach i o samym pomyśle na ferię z brygadą. Bardzo fajnie było, ciekawie. Fajnie się strzela. I ten symulator też jest tak zaawansowany, potrafi naprawdę bardzo dobrze wyszkolić wojskowych, jak po prostu procedur strzelania, zgrywania przyrządów strzelniczych. To są ciekawe do spędzenia, nie siedzę w domu ciągle też. Coś zrobię, wyjdę z domu. Przy okazji się w końcu ruszę od komputera, tak mogę to ująć. Uwolnimy się od tych przyrządów elektronicznych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a chętnych do zwiedzania sieradzkiej jednostki nie brakowało. Była to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Śnieg tej zimy z pewnością nie zaskoczył, a wręcz był długo oczekiwany. Z końcem stycznia w regionie wreszcie pojawiły się pierwsze opady. Z mieszkańcami Sieradza rozmawialiśmy o odczuciach z pierwszego śniegu oraz o tym, czy jeszcze tej zimy pojawi się biały puch. Czy opady śniegu dzisiaj Panią zaskoczyły? Troszeczkę. Dlaczego? No, w sumie było tak długo już ciepło, że myśleliśmy, że już tego śniegu nie będzie. Poza tym ferie się skończyły, dzieciaki poszły do szkoły. Śniegu nie było w święta, nie było w Sylwestra, prawda? Nie było we ferie. Teraz chociaż dzieciaki w weekend, no jeżeli ten śnieg się utrzyma, no będą miały frajdę, nie? Przyjemnie zaskoczyły, no że wreszcie może być zima. Ale zdaje się, że będziemy mieli ze dwie pory roku tylko w końcu, bo to w ubiegłym roku też było takie perypetie z tą zimą, więc... Zobaczymy, jak będzie dalej. Zaskoczyły. Dlaczego? No bo nie było tak długo śniegu i rano się przebudziłam patrząc przez okno, a tu ładnie pruszy. Dzieci czekali tak długo przez ferie i zaskoczenie teraz. Dzieci się cieszą. Nie mamy styczeń, to jest norma dla Polski. Ale właśnie na przykład śniegu nie było ostatnimi czasy. A to czyja wina? Ludzi. Ja uważam, że po prostu trzeba wszystko robić, żeby cofnąć, żeby było normalnie, tak jak było za dawnych czasów. Przychodził sezon zimowy, żeby padał śnieg, żeby było normalnie. Wie pan co, no raczej trochę tak, no bo w tamtym tygodniu się dla naszego województwa skończyły ferie, dzieci poszły, a tu nagle, no ni stąd, ni zowąd, mnie zaskoczyły po prostu. No i mnie się wydaje, że no raczej dobry to jest taki ten pierwszy atak zimy, ale to w ogóle powinno być o wiele wcześniej. Dla mnie, wie pan, jak kiedyś były zimy zimami, a teraz no to po prostu jest takie ocieplenie klimatu, że no śnieg można tylko nawet oglądać jak teraz w sumie na zdjęciu nieraz. Także dzieciaki miały z naszego województwa frajdę, ale akurat teraz, co przyszły do szkoły, to się pojawił śnieg. Ja pamiętam, jestem 57 roku, takie zimy, że były normalnie śniegi, sanki, to już od grudnia się jeździło, czy w ogóle listopadzie zima i trwała na przykład do marca, kwiecień było cieplutko, a teraz całkiem klimat się po prostu powywraca do góry nogami. No zaskoczyły, bo powinny być dawno, a nie było. Kiedy rano wychodziłem o 6 po zakupy, to było czarno jeszcze, nic nie... A potem patrzę przez okno przy jedzeniu śniadania, a tu bielutko się zrobiło, więc przyjemnie zaskoczyły, no że wreszcie może. Będą jeszcze opady śniegu tej zimy? To znaczy chciałbym, żeby były, ale nie jestem pewien. Dlaczego? No bo jak się pogoda tak zmienia systematycznie i z tego co słuchać z wypowiedzi specjalistów, że zmieniają się pory roku, być może dojdzie do dwóch pór roku, nie wiadomo. Mnie się wydaje, że myślę, że jeszcze luty. Myślę, że liczę na luty, chociaż czasami może być tak, że może być na Wielkanoc też biało. Bo to wie pan, jak nie było teraz tego śniegu na święta, to może być Wielkanoc. Bo 7 lat temu, 1 prymatnic też właśnie spadły takie spore, obfite opady i szuflowaliśmy. To było drugie święto. Myślę, że tak. Dlaczego? W zeszłym roku nawet w marcu był śnieg, prawda? Więc w tym roku może być różnie. Ja myślę, że już nie. Dlaczego? Dlatego, że mówią, że róże zakwitły i że już zimy nie będzie. W Sieradzu można oglądać pracę pedagogów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Sami artyści byli obecni także na wernisażu i opowiadali o tym, co ich połączyło oraz w jaki sposób młodzi malarze poszukiwali sedna swoich prac. W Biurze Wystaw Artystycznych miało miejsce otwarcie wystawy pod tytułem Dobra Forma, którą stworzyła grupa 7 osób, pedagogów i absolwentów Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Galeria na piętrze ma to do siebie, że gości wystawy niewielkie, ponieważ przestrzeń jest nieduża, bardzo kameralna, ale wystawa, którą dzisiaj otwieramy, jest wystawą ogromną.
I w związku z tym napiętrzyją tylko jak gdyby proponujemy, jak gdyby tylko dajemy taką wizytówkę tej wystawy. Natomiast główna część ekspozycji jest w Galerii B na dole. Także można powiedzieć, że to są dwie duże sale po to, aby pomieścić pracę 7 znakomitych młodych twórców. Wystawa nazywa się Dobra Forma i już sam tytuł mówi o tym, że forma jest naczelnym problemem, tematem tej wystawy. A jeżeli forma, to kształt, kompozycja, kolor, obiekt. Mamy do czynienia z malarstwem właściwie figuralnym, geometrycznym, ale abstrakcyjnym. Także możemy się tylko tej rzeczywistości ukrytej za formą trochę domyślać, trochę jej się spodziewać, ale jesteśmy świadkami poszukiwań twórczych młodych artystów, którzy szukają własnej drogi, wypowiedzi z pominięciem oczywistości. Szukają czegoś więcej, czegoś głębiej. Wystawa zwyczajowo jest proponowana Państwu przez 3 tygodnie, czyli do połowy lutego. Tą ekspozycję stworzyli wspólnie Aleksandra Ignasiak, Bartłomiej Flis, Irena Zieniewicz, Joanna Cisek, Zuzanna Malinowska, Magdalena Skowrońska oraz Justyna Maksajda, która jest sieradzanką i jednocześnie inicjatorką wernisażu. Kolekcja obrazów mówi o poszukiwaniach przez młodych artystów formy i najlepszej drogi do własnego poglądu i zrozumienia świata. Justyna Maksajda podkreślała, że przez wspólną pracę zrodziła się przyjaźń, która połączyła współautorów. Z kolei dzieła sztuki, zdaniem inicjatorki, mówią o poszukiwaniu przez nich prawdy, a dążenie do niej daje właśnie dobrą formę. Spotkaliśmy się w jednej pracowni malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. No i z tej wspólnej pracy malarskiej zrodziła się przyjaźń i właściwie chyba ważniejsze jest w tym momencie niż nawet to malarstwo, bo to ono nas jakoś złączyło. I dbamy o te relacje. Teraz pracujemy w różnych pracowniach, ale no, widujemy się często i ten kontakt jest bardzo żywy. Takie mam poczucie trochę, że wracam do domu, do ludzi, których znam i przywożę ze sobą obrazki, ale przywożę też właśnie kawałek domu, w którym żyję teraz, czyli moich przyjaciół. Ta nazwa Dobra Forma wynika z tego, że w malarstwie czujemy się poszukiwaczami prawdy i wierzymy w to, że poszukiwanie prawdy daje tą dobrą formę i dobrą w takim głębokim znaczeniu, taką do odczytania może głębiej przez serce człowieka, niekoniecznie intelektualnie. I myślę, że tak jak w życiu dbamy o nasze relacje, przyjaźni, miłości, tak właśnie w malarstwie dbamy o relacje form, płaszczyzn, kolorów. I myślę, że pielęgnowanie tego jest bardzo ważne. Wernisaż przyciągnął wielu koneserów malarstwa, którzy byli usatysfakcjonowani dziełami sztuki. Obrazy można oglądać w Galerii na Piętrze i w Galerii B do 14 lutego. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka zorganizowała konferencję, na której poinformowała o swoich dyżurach w Sieradzu. Poruszyła także kwestie reformy sądownictwa i związanych z nią postulatów. W Sieradzu odbyła się pierwsza konferencja prasowa posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej. W swoim biurze poselskim będzie przyjmować zainteresowanych sprawami lokalnymi, projektami, przekazywać stanowisko PiS dotyczące ogólnopolskiej polityki oraz poruszać problemy nurtujące interesantów. Będę starała się być w większość poniedziałków na dyżurze poselskim w Sieradzu. Mam taki plan, że to biuro, w którym Państwo jesteście, ono już działa od początku roku, to będzie moje główne biuro poselskie. Otworzyłam także biuro poselskie w Kutnie i dyżury poselskie, te co poniedziałkowe, które są po prostu pracą poselską w terenie, będę na razie przynajmniej dzieliła tak, że 3 poniedziałki będę starała się być w Sieradzu, 1 poniedziałek w Kutnie. Oczywiście w zależności od różnych wydarzeń czy potrzeb pewnie będzie się to jeszcze przez te 4 lata zmieniało. Być może będę też mogła być bardziej aktywna w innych miejscach jak Pabianice czy Zgierz, Łowicz, ale na razie Sieradz jako stolica okręgu jest także moim głównym biurem poselskim. Na konferencji prasowej posłanka poruszyła także kwestie dotyczące sądownictwa. Bardzo dużo osób przychodzi z prośbą o pomoc, bo zostało niesprawiedliwie potraktowanych przez sądy albo nie są w stanie poprzez różne zawiłości prawne
dojść do sprawiedliwości. Ja będę chciała, żeby w moim biurze również przynajmniej raz w tygodniu był dyżur prawnika. Ja nie jestem prawnikiem, nie umiem tym Państwu, którzy przychodzą do mnie z prośbą o pomoc prawną, pomóc, ale będę chciała, żeby tutaj dyżurował przynajmniej raz w tygodniu prawnik, do którego zawsze bezpłatnie można będzie przyjść i poprosić o radę. Nikt nie poprowadzi za prawników żadnej sprawy w sądzie, ale na pewno taką pierwszą poradę, pierwsze wskazania będzie można tutaj też w tym biurze otrzymać. Postanowiłam, że nie bardzo będę wchodzić w taką lokalną politykę, jeśli chodzi o poziom radnych, miasta, powiatów. Tutaj samorząd zawsze może liczyć na moje wsparcie, natomiast na pewno nie będę się w żaden sposób chciała wtrącać. Joanna Lichocka zadeklarowała, że będzie starała się zabiegać w Warszawie o sprawy Sieradza i Okręgu Sieradzkiego. Szczególnie zaangażowana będzie we wspieranie wszystkich wniosków związanych z programami Ministerstwa Kultury, które dotyczyć będą ratowania zabytków, ich renowacji i wspierania inicjatyw kulturalnych. Posłanka udziela się także w Komisji Obrony Narodowej, gdzie podejmowane są sprawy związane ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, rozbudową bazy oraz zakupem nowoczesnych samolotów F-35. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Wielkimi krokami zbliża się pierwsza w historii powiatu sieradzkiego Orlen Przedszkoliada Tour Sieradz 2020. To największy w Europie cykl imprez sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie aktywne przedszkolaki gorąco zachęcamy do przybycia wraz z rodzicami już 1 lutego do hali szkoły podstawowej nr 10. Start imprezy o godzinie 10. Warunkiem uczestnictwa dziecka jest zapisanie go przez rodzica na listę znajdującą się w przedszkolu. Zapisy trwać będą do 29 stycznia. Rodziców zachęcamy do gorącego dopingu swoim pociechom. Gwarantowane mnóstwo pozytywnych i sportowych emocji dla dużych i małych. Do zobaczenia 1 lutego. Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na wspaniały koncert karnawałowy. Śpiew, muzyka, taniec, humor. Bo tylko taki może być koncert karnawałowy, gdzie ktokolwiek wyjdzie, będzie radosny i szczęśliwy i zapomni o smutkach dnia codziennego. Jeżeli chodzi o wartość artystyczną, to są głównie artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. Nie muszę rekomendować, nikt, kto nie reprezentuje godnego poziomu w tej instytucji, nie może niestety pracować. A usłyszycie Państwo same światowe przeboje. Przeboje, arie i duety z operetek Księżniczka Czardasza, Wesoła Wdówka, Baron Cygański z musicalu, My Fair Lady, West Side Story, słynny duet Tonight, a tak samo Skrzypek na dachu, aria Teviego w wykonaniu znakomitego obecnie Teviego, pana Ziemowita Wojtczaka, do tego słynny duet To świt, to zmrok, ze znakomitą artystką Teatru Wielkiego, sopranem dramatycznym Dominiką Kobalczyk. Usłyszycie Państwo również gwiazdę Teatru Wielkiego w Łodzi, panią Dorotę Wójcik, jednocześnie profesora Akademii Muzycznej w Łodzi. No i pierwszego tenora estrady polskiej, między innymi twórcę koncertu 10 tenorów, który Państwo gościliście u siebie, Mirka Niewiadomskiego. Prowadzić koncert będę ja i jednocześnie Państwa zabawiać, co już mi się udało wielokrotnie u Państwa zrobić. Usłyszycie Państwo również pieśni neapolitańskie, pieśni Jana Kiepury i piosenki Andrea Bocelliego, w tym słynne Volare, gdzie wszyscy zawsze śpiewają, a nowością będzie taniec. Proszę Państwa, i arie, i duety będą wspólnie tylko śpiewane, ale i tańczone, ale indywidualnie zobaczycie Państwo kankana i słynne tango argentyńskie
do muzyki Piazzoli Libertango. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Sieradzkiego Centrum Kultury, do Miejskiego Teatru 8 lutego o godzinie 18. Bilety można kupić w Miejskim Teatrze i jednocześnie na stronie internetowej Centrum Kultury w Sieradzu. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Wyjdziecie Państwo radośni, szczęśliwi, zadowoleni, a mnie będzie przyjemnie, jak zwykle, z Państwem się znowu spotkać. Do zobaczenia. Polska Spółka Gazownictwa składa propozycję budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia w gminie Sieradz. Ta oferta stwarza możliwość szerokiego dostępu do stabilnego i bezpiecznego źródła energii dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych, co przyspieszy rozwój gminy. Wnioski do pobrania określające warunki przyłącza dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w pokoju numer 27. Można je składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub w pokoju numer 27. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Sieradz. Wójt Jarosław Kazimierczak zaprasza do składania przez mieszkańców gminy Sieradz wniosków o dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz przyłącza kanalizacyjne. Wartość dofinansowania w przypadku azbestu to 100% kosztów zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu. W przypadku przyłączy kanalizacyjnych dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi do 70% kosztów wykonania przyłącza, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych na jednego mieszkańca. Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieradz oraz w pokoju numer 31. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu informuje, iż od 7 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie skrócony czas obsługi podatnika na stanowiskach obsługi bezpośredniej w urzędach skarbowych województwa łódzkiego. Od wtorku do piątku obsługa podatnika na sali obsługi klienta odbywać się będzie w godzinach od 8 do 15, w poniedziałek w godzinach od 8 do 18. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu informuje o nowym terminie składania zeznań podatkowych. Zeznania podatkowe PIT-28 za rok 2019 należy składać w okresie od 15 lutego do 2 marca 2020 roku. Zeznania za 2019 rok złożone przed tym terminem będą uznane za złożone z datą 15 lutego 2020 roku. W terminie do dnia 2 marca 2020 roku należy dokonać wpłaty podatku na swój mikrorachunek podatkowy, który można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. www.podatki.gov.pl. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zachęca do składania zeznań drogą elektroniczną. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu zaprasza kierowców z kategorią B. Płyta szkoleniowa posiada 3 moduły treningowe, które pozwalają na prowadzenie zaawansowanych ćwiczeń z zakresu opanowywania pojazdu. Wyjątkowe emocje zapewni szarpak destabilizujący tor jazdy. Jest to jedyne w rejonie miejsce, które umożliwia korzystanie z nowoczesnego terenu szkoleniowego. Na pierścieniu poślizgowym możesz doskonalić wyprowadzanie pojazdu z ekstremalnych sytuacji na drodze. Kursanci mogą również skorzystać z nowoczesnych urządzeń, takich jak narkogogle, alkogogle oraz symulator dachowania i symulator zderzeń. Sprawdź się na naszym nowoczesnym torze. Nie daj się zaskoczyć, bądź pewny swoich umiejętności i czuj się bezpiecznie na drodze. Zapraszamy każdego kierowcę do podniesienia umiejętności jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu. ODTJ Sieradz, plac manewrowy, ulica Sikorskiego 1, biuro obsługi klienta, ulica 3 Maja 7, telefon 43 822 62 68, wewnętrzny 36, e-mail biuroobsługi@odtjsieradz.pl, www.odtjsieradz.pl.
Szanowny kierowco, kończy Ci się przegląd samochodu? Nie czekaj, wybierz naszą stację kontroli pojazdów numer 1 PKS Sieradz na zajezdni. Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63. Oferujemy przeglądy wszystkich typów pojazdów od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 7 do 13. Przypominamy SMS-em o kolejnym badaniu technicznym pojazdu. Przeprowadzamy pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Zapraszamy. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż.